gala KSW73 na warszawskim Torwarze właśnie dobiła końca, a ze mną jest bohater walki wieczoru i była to nie lada przeprawa dla jednego, jak i drugiego. Arkadiusz Wrzosek dzisiaj zapisuje swoje pierwsze zwycięstwo w MMA i myślę, że smakuje ono na tej twojej ziemi, lokalny bohaterze, wyjątkowo szczególnie. Tak, bo po pierwszej rundzie ja wiedziałem, że to mam przejebane. Naprawdę, jeden błąd w pierwszej rundzie, malutki błąd, znalazłem się na plecach, całą rundę Tomek mi przeleżał. Nie potrafiłem spod niego wstać, fajnie rozłożył ciężar, nie wiem czy zrobił to z jakiej pamięci, z jakiejkolwiek umiejętności, przeleżał byle jak, nie mogłem spod niego wstać, wyprułem się totalnie ze wszystkich sił próbując wstać. Wiedziałem, że druga runda jest przejebana, no ale dałem radę i w drugiej rundzie wyprułem się już z resztki sił, którą miałem, próbując go usadzić. Ja nie wiem kurwa dlaczego sędzia tej walki nie przerwał w drugiej rundzie. Tomek zbierał naprawdę non stop całą prawie drugą rundę ciosy na głowę. Sędzia, i wiedziałem, że w trzeciej rundzie jest jeszcze bardziej przejebane, bo ja naprawdę kurwa ledwo stałem. Nie mam doświadczenia jeśli chodzi o MMA, ale pod tym względem, że nie wiem jak się dobija, ale się dowiem kiedyś. No będziesz miał na to jeszcze, myślę, że dużo czasu, jasne? Śmiało. Myślę, że będziesz miał na to dużo czasu, bo domyślam się, że rozjuszyło to twój apetyt startu w tej organizacji, tak jak mówiłeś, no bardzo się tu podoba pod względem organizacyjnym i tak dalej, a teraz w klatce też zaznałeś no nie lada emocji i tego dopingu, który był naprawdę wyjątkowy. Tak. Ja myślę, że ten doping mnie kurwa niósł jakoś poświadomie do wygranej w trzeciej rundzie. Naprawdę nie wiem jak ja dojechałem tą trzecią rundę. Beznadziejny pomysł przeprowadzić wywiady z takimi tak zmęczonymi zawodnikami jak ja teraz, bo nie jestem w stanie skleić zdania, ale naprawdę też jestem trochę z siebie dumny, że mam charakter. Myślę, że możesz być z siebie bardzo, bardzo dumny. Ja tylko jeszcze rozłożę dwie rzeczy. Moment, w którym byłeś usadzony lub potknąłeś się. Co pamiętasz z tamtego wydarzenia? Tak, trener Tobyk trafił mnie gdzieś w głowę. Czysto pewnie będzie to widać. Nie będę pajacował, że nic nie poczułem. Myślę, że złamała moja pozycja na nogach plus mocny cios Tomka spowodowały, że się znalazłem na ziemi. Nie odcięło mnie nawet na chwilę. No ale Tomek na mnie leżał, nie? Nie będę mówił, że tam bawił, że bił się, próbował bić się ze mną w parterze, mimo że mówił, że tego nie będzie robił, no bo trafił mnie, chciał mnie dobić. Wszystko tak, jak było umówione. Tak. Ale właśnie jeszcze tylko zgrabnie przejdziemy do parteru, bo był dosiad, wysoki dosiad od strony Tomka, a od ciebie była cała plejada pozycji, bo ładnie przeszedłeś gardę, była boczna, było kilkukrotne zajmowanie pleców, gdzieś tam jakieś wpięcie, więc rzeczywiście ten niebieski pas gdzieś tam działa, gdzieś tam masz fajne instynkty i poruszasz się. Jeszcze trochę pamięci, jeszcze trochę treningów i będzie naprawdę fajnie. A to jest to, co od Radka Paczowskiego usłyszałem raz na treningu, że pasy niemalnie walczą w MMA. Czarny pas po pierwszym ciosie w parterze staje się brązowym i tak dalej, i tak dalej. Ja po pierwszym knockdownie stałem się białym pasem bez żadnej belki. Naprawdę bałem się też przechodzić te pozycje, mimo że słyszałem wszystko, co trening Krzyszka do mnie krzyczał. Bałem się przechodzić te pozycje, bo Tomek gdzieś tam próbował mnie złapać na tym. Gdzieś mnie tu chwycił za stopy, tutaj za dłoń. Też wiedział mniej więcej, jak to się robi, chciał mnie przetoczyć. Troszkę się bałem, nieodważnie przechodziłem te pozycje, ale tak jak mówisz, do żółwia go złapałem raz, obszedłem pozycję, wpiąłem z bocznej, usiadłem w dosiadzie, chociaż na chwilę nie potrafiłem tego dobrze skontrolować. Nie wynika to z braku umiejętności, no bo to jest proste, wynika to naprawdę z braku doświadczenia. No, budowa nawyku i będzie spokojnie, ale to przejście gardy z góry to było bardzo fajne i rzucenie się do bocznej, muszę przyznać. Nie będziemy dalej męczyć zwycięskiego dzisiaj Arka Wrzoska i myślę, że zasługuje na szczególny i solidny odpoczynek. Gratulacje. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. We'll be right back.